Seba odpadacie z dalszej rywalizacji w rajdzie Wisły. Co tak naprawdę się stało? Nie wiemy, prawdopodobnie jakiś problem z elektroniką silnika. Silnik zaczął przerywać, teraz nie chce zapalić, także bardzo żałujemy tego, że nie jesteśmy w stanie kontynuować, no ale takie są rajdy. Szczerze, przed startem nie wierzyłem, że to jest możliwe i że to się może udać. Po prostu pojechaliśmy na tyle, na ile mogliśmy najszybciej i się udało. No. Niesamowite szczęście i emocje na mecie osiągnęły absolutnie szczytowe pułapy. Bardzo, że to właśnie Łukasz wygrał ten rajd, bo to naprawdę równy i szybki gość. Także no cieszy nas to. No my nie postawiliśmy na ostatnim odcinku wszystkie na jedną kartę. Przejechaliśmy no, szybko, ale myślę, że bez zbędnego ryzyka. No i to pierwsze miejsce ono by nie uciekło, tak? Ale wygraliśmy dzień, przewieźliśmy dużo, bardzo nam potrzebny teraz punktów. Zrobiliśmy duży krok w stronę Mistrzostwa Polski, bo to jest dla nas najważniejsze. No i najbardziej się cieszę, że Grzybek nie jest od razu za nami, tylko jakieś 3 minuty. Dobra. Dzisiejszy dzień nam się nie poukładał, niestety złapaliśmy kapcia na przedostatnim odcinku, nawet nie wiemy gdzie, ale bardzo niedaleko po starcie, prawie cały OS musieliśmy jechać na felce. Troszkę ją zepsuliśmy i straciliśmy minutę, no ale trudno, no takie są rajdy. Bardzo żałujemy tych punktów, no bo to kolejne punkty, które nam uciekły. Do chłopaków z przodu nie mieliśmy niestety przez obydwa dni podejścia, więc bardziej byliśmy skupieni właśnie na tym, żeby dowieźć to trzecie miejsce. No wiedzieliśmy, że tak łatwo Grześka nie będzie dogonić i że musimy po prostu mieć odpowiednie tempo. No i to tempo było troszkę za wysokie, a na takim bardzo dużym żwirze, super śliski zakręt, no zsunęliśmy się po prostu kawałeczek za drogę. No i nie mogliśmy wyjechać niestety. Dopiero za jakiś czas przybiegli kibice, zaczęliśmy się szarpać z tym samochodem. No i uciekły 2 minuty myślę i przy okazji dogonił nas Tomek Puchar. Później jak już jechaliśmy, dopiero po chwili się zorientowaliśmy, że jest za nami, więc też przepraszam, że go przez chwilę przytrzymaliśmy. No a na domiar złego okazało się później, że mamy uszkodzony amortyzator, że w zasadzie przy próbie wyjeżdżania jakieś drągi przebiły nam zbiorniczek od amortyzatora, wyleciał cały olej, no i nie da się autem podróżować w jakimkolwiek przyzwoitym tempie, musieliśmy zwolnić, bo chcieliśmy jednak dojechać do mety, więc no tak, no ciężko być zadowolonym, ale dobrze, jesteśmy na mecie i w sumie po tym jak zaczęliśmy ten rajd, to też dobre miejsce. Powiem szczerze, że przed rajdem nigdy bym tego nie przypuszczał. No tak, w tak mojej krótkiej karierze, gdzie to jest trzeci rok moich startów, a pierwszy samochodem czteronapędowym, to mogę być naprawdę z siebie zadowolony. Troszeczkę dzisiaj zwolniłem, no i dobrze na tym wyszedłem. Druga pętla dzisiejszego dnia to jest awaria samochodu. Samochód przerywa, nie wiem co jest problemem, czy problem coś jest z pompą paliwa, czy coś z elektroniką. Nie ma mocy, nie rozpędza się i przerywa, więc jakoś tam dotoczyliśmy się. No szkoda, bo inaczej sobie to wyobrażaliśmy, ale taki jest ten sport i nie mamy na to wpływu. No tak, faktycznie zawsze jest się nieszczęśliwym, jak się nie kończy rajdu, a myśmy rajdu nie skończyli, tylko w systemie Super Rally, czy tam Rally 2. Dzisiaj pojechaliśmy i faktycznie zajęliśmy trzecie miejsce w klasyfikacji drugiego dnia. Jakieś malutkie, jakaś malusieńka, ale minimalna satysfakcja jest, ale daleko, bardzo daleko od szczęścia. Uciekło dużo cennych punktów i myślę, że one mogą być decydujące, jeżeli chodzi o klasyfikację na koniec roku. Łukasz Chabaj, Piotr Woś, Wojciech.
Kamil Kuchała, Sebastian Rozwadowski, Grzegorz Grzyb, Daniel Siatkowski. Najlepsze trzy załogi tegorocznego 60. rajdu Wisły. Serdecznie gratulujemy.